Cześć wszystkim, z tej strony Sullivan, a oto pierwszy odcinek z nowej serii Zagramy w Crazies Warhead. Jak widzicie, znajdujemy się na samym początku, gdzie wybieram poziom trudności. Oczywiście bez zbędnego biadolenia zagramy sobie na poziomie Delta, gdzie nie będzie wspomagania celowania, bez ostrzeżeń o granatach, lornetka jest normalna, a wrogę mówię po koreańsku. No jest ogromne utrudnienie, na pewno sobie nie poradzę. Oczywiście gramy w Warhead dzięki wam widzom, ponieważ to wy zadecydowaliście, że mam zagrać w tę kampanię po Crazies Remaster, więc miło mi, że chcecie, żebym grał. Oczywiście też jest lekka improwizacja z mojej strony, ponieważ no, jest u mnie remont, więc będę troszeczkę, że tak powiem, o Jezu, jakby to powiedzieć, bo w sumie to robię na świeżaka, więc nie jestem przygotowany tak wstępnie. Więc powiem po prostu tylko tyle, że mam dużo roboty i ta seria może nie być, że tak powiem, regularna, że co tydzień może być większy odstęp czasu, ale będzie oczywiście w języku polskim, tak jak słyszycie, ale na dole będą napisy po angielsku, więc jeżeli jesteś obcokrajowcem i no nie znasz polskiego, no to będziesz miał angielski, ewentualnie przetłumaczę ci na tureckie i rosyjskie, jakie tam będą jeszcze inne języki, bo będzie po polsku na dole, więc tak jak ty widzisz. Mam nadzieję, że dam radę to ogarnąć, bo najpierw będę musiał pisać sam tłumaczenie po polsku. To co ja teraz mówię, to będę musiał pisać, więc będzie utrudnienie. Dobra, bez zbędnego biadolenia, zacznijmy w końcu kampanię. No i to jest wstępniak. Call me Ishmael. No. Pierwsza misja. Będę starał się, żeby każdy odcinek to była jedna misja. Nie będziemy przeginali za bardzo, że tak powiem, słowem mówiąc, pały. Więc, no. Trochę jestem też chory. Mam jeszcze remont w domu. Wiercenie będzie. Każdy youtuber w sumie raz w życiu miał wiercenie w mieszkaniu, więc więc mnie to też spotkało nieraz. Na szczęście jeszcze wtedy, jak nagrywałem, to bez podkładania głosu. Dobra, zaczynajmy. Będę starał się nie odzywać, kiedy będą jakieś ciekawe
cinematyki czy tam cutscenki, więc nie będę tutaj też przeszkadzał tym, którzy chcą poznać historię, bo może ktoś nie zna, nie pamięta Crisis Warhead i chciałby sobie przypomnieć, albo ktoś pierwszy raz. Precursors 2 and 4 isolated. Damn it. The proxy's redlining on 3 trigger detection algorithms. Initiating AI bypass procedure. We've still got live precursors. I've got no choice. I think we've got a code blue. Team. Yeah, what's left of it? We need to get you out of the open. Rally point is any cover we can find in that ridge. We got enemy inbound from all other directions. Mortar! Zaczynamy rozpierduchę. Tam nie grało się w Warheadach. Dobra. Nie będę to was trzymał. To nie jest bugi i glitcha, nie? A jakoś mi grafika się zrąbała. Kurde, ja gram w tym otwartym oknie, to dlatego tak trochę może mniej gorzej się gra. A pełny magazynek, to nie mogę go nikim zbierać. See you at the victory parade, Sergeant! O, tędy idziemy. O! Siema. This back where we landed. You know the outcome. I saw what happened to that boat, but I thought it was just an anomaly. I'm going to pass this intel along to the DIA, but for now, continue with your objective. Link up with Sierra team and be their ACM for the airstrike. Koziołek. Na kebaba się nada. A jednak nie. Zbyt zamrożony. Ładna dziura.
Co to jest? Koń? Konik. Jest trochę metalowy. Dobra. Ol, pocztos poleciał. Command Sierra Lead, bearing 270, Angel 7, target is 16 and closing. Copy Sierra Lead. Be advised, we're experiencing significant radio interference. Suspect KPA music. Copy that. Beginning final approach. Oh yeah! Finally get to see some action on this trip. Fangs away, Sierra 2. This is strictly hit and run. You copy? Yeah, I copied. Zajebiście prowadzone auto. Pewnie nitro użył. Kurde, mi się schował. Problem coś słabo idzie. Gdzie ten gostek? A, tam jesteście. Kurde, co się dziwnie... dziwnie mi idzie. Jeżeli spytacie, dlaczego ja tak robię, to multiplayerze w Toxic City jest wyłączone, że jak strzelasz, to nie znika ci niewidzialność. A w tym to ci zużyj, patrzcie, ja strzelę. O, zużył mi całą tę energię. Jak wyłączę szybko, strzelę i włączę, to nie tracę. To jest czysta oszczędność. Raptor? I don't suppose I have a choice in this, do I? Fucking hell, I knew it. Sean O'Neill. Sierra lead. Deploy 7. Over. Roger that. Cześć. Widzę, że się szczerzysz na mój widok. No w sumie ja też. Szczególnie psycholog. Dobra, nie zawracam jej gitary. Ale to ty dzwonisz. Lekko podboostowany jest ten skafander Sykesa. Dobra. Lecimy z tematem, bez biadolenia. Secondary is recon. Keep your comm cam rolling. I've detected the Korean Milnet. Access their tactical network and let's see what they've got cooking. With a bit of luck, we might be able to pick up more than just intel. Ale ładnie tonie statek, zresztą nie wiedziałem, że on tonie. Kurde, po latach się odkrywa kolejne piękne rzeczy. Kurde, piskro. Dobra, bez... kurna, zbawienie się wstrzela. Gij. Koniec. Utonął. O ty kurde pajacu. Wypadłem z formy. Myślałem, że... Dobrze czy tak?
No. Oczywiście. Klasyka. Zapomniałem, jak Warhead i ogólnie są ładne, bo tak. Na tym playerze rzadko zwracam uwagę. O! Miotła? Kurwa, wam wypierdolę z miotły. Ach, te czasy. Co, widać miotłę? To jest nano miotła. Co wy chcecie ode mnie? O kurde. O ty kurde. Dobra. Czekajcie. Teraz wam to pokażę. W sumie gram na delcie, a nie kurde na easy, nie, żeby się bawić. Dobra. Oficjalnie zostaje zamiot. No gin o tej miotły. Tak cały dzień będziemy się bawić? A masz po zadku. Kurde. A myślałem, że miotło zaciukam, nie? Nie ma na to czasu, czyż nie będę w stucie przedłużał odcinka, nie? Dobra, mamy za zadanie coś się do... Kurde, kupić tab. Cześć. Cześć. Siema. Jak tam u was? O, moje ulubione. Co wy tu macie fajnego? Dajcie wszystko. Wszystko. Dobra. Będę starał się ogólnie grać na 100% Crazy Urheada. O! Dokończę tam to. Będę chciał przechodzić Crazy Urheada na 100%, w tym będę szukał tych histeregowych żabek. Tutaj mamy plany tam, gdzie był Nomad, w misji trzeci relik. Od deski do deski, obóz wojskowy, porwanie proroka, tutaj zamrożony Rosenthal i te punkty. Zaznaczone. To chyba są większe wioski. Zawsze myślałem, że tam coś jest ukrytego, skoro jest to wskazane, ale... Może kiedyś się... Oho! Cofnę. Dobra. Więc będę starał się przechodzić grę... dosyć normalnie, nie będę przesadzał z... że tak powiem... Szok, niedowierzanie, nie? Dobra, zróbmy tę misję poboczną. Ale zawsze lubię pozwiedzać. Zawsze mi się podobało to w kryzysie, otwarta mapa, wiele możliwości, brak takiej presji, czasu. O, fajna gazetka. Aha, i tyle by było. Te radia. Co tu macie, kiełbaskę? Tak. Dobra. Więc tak, zrobię tę misję poboczną tutaj, co mamy. Nie będę tutaj, jak mówiłem, przedłużał aż tak hipersztucznie. Wiesz, że tutaj jeden przeciwnik przyjeżdża. To są miny przeciwpancerne. I tak się nie przydają za bardzo. No chyba, że znasz dobrze grę, to pułapki można zostawiać, nie? Mam nadzieję, że głośno będzie dobre, ale będę ją też boostował oddzielnie. Nagram oddzielnie głos w ogóle, jeżeli ktoś się zastanawia, jaki to ja sposób robię. Przepraszam emocji. Okay.
running this operation. Two, he recently requested a special delivery from Yongbyon-kun. That's their main nuclear research site. Exactly. I need to take this higher, but consider this your top intel target until we have clearance on how to engage it. Now, this is interesting. We've received reports from Team Idaho of a Korean propaganda station flooding their channels. The Korean Milnet pinpoints the source here, close to your position. Add it to your secondary targets. Copy, command. O, żółw ninja. Chciu. I tyle. Dobra. Płyniemy na tamtą wysepkę. Gdyż tam jest ukryty ten pierwszy easter egg. Postaram się w każdym go poszukać, bo ja nie pamiętam lokalizacji, niemal wszystkie były znalazłem kiedyś. Ja wam też pokażę, nie? Jednocześnie też to będzie taka seria pogadankowa, gdzie też będę trochę rzeczy mówił, ale też bez szaleństw, nie? Łach, zajebiście odrzutowce latają. Dlatego lubię te misje. Nie zapomnę, jak dostałem się na niewidzialną ścianę i te koło mnie latały praktycznie niektóre jety. Jeżeli ktoś też się zastanawia, dlaczego nie ma remastera Kryzysa Warheada, to ja chyba znam jedną odpowiedź. Przede wszystkim jest troszeczkę tutaj spierniczona kwestia misji, skryptów i tak dalej. Dobra. Szlapki. Nie znaleźliśmy tak oficjalnie pierwszy. No, dobra. Bez zbędnego przedłużania idziemy do misji propagandowej tutaj. Tam po drodze pamiętam jest ten wóz pancerny. Co jest całkowitą nowością. Oj, o czym tu gadasz, nie? Będzie dużo roboty z napisami. Ale da się to przeżyć, nie? Ewentualnie poszukam jeszcze innego wyjścia, ale to też jest praca, nie? Ktoś by powiedział, że najłatwiej nauczyć się angielski, nie? To fakt, ale mam kurde uraz tego angielskiego. Tak po latach mogę stwierdzić, że jest to spowodowane oblaniem angielskiego w latach podstawowych. Dopiero się wziąłem w gimnazjum i liceum. I przez to. Ła! Ale muza jest sztos. Bardzo mi się podoba muzyka. Ogólnie Warhead jest taką żywszą wersją. Jeżeli chcecie naprawdę pełną akcji taką część, to uważam, że pod tym względem jest lepsze niż jedynka, nie? Ale zarówno jedynka, jak i Warhead mają swoje momenty. No niestety to nie można rzucać aż tak dobrze. Kto to przyszedł? To mnie zawsze rozwalało. To niby... Odporność Koreańczyków na spadek z bardzo dużych wysokości. Dobra, jedziemy. Zrobimy sobie tłumik i tak dalej. I zróbmy te misje chociaż. Kurde, zapomniałem, jak te pojazdy są wolne. A, jest uszkodzone. To wiele wyjaśnia. No dobra. Keep clear of that road.
power block, Psycho. I'm gonna lay down some ordnance. Roger that. Just don't make me another friendly fire statistic. Now that's a hit. Ach, ten olej, jego popisowe, popisowe numery. A. Dobra. W ogóle ten dźwięk to kurde tak sztos jak ten Predator. Za to pokochałem z Macrisa, że to było jak. Ty jesteś jakby Predatorem, nie? Niewidzialność te sprawy. Kurde, ślepak jestem. Załatwione. Masz te kurde skill z multiplayera trochę. O, taka ścieżka. Jest tu coś ciekawego? O, jest nasz ten, pułkownik Lee. Kim Jong-un. Aha. No są takie ciche easter eggi. O, granat. Ty, przydadł się. Dobra, idziemy dalej. To jest moja ulubiona część. Pod względem bugowania, jak i ogólnie mordowania. Rymy. Psycho, can you track that helicopter? Okay, Sierra 2 was able to relay images of the target. It's a shielded cask for spent nuclear fuel. The KPA are known to co-opt those casks for carrying nuclear warheads. We've got a situation here. Okay, two soft tops incoming. Don't fuck this up. I'm detecting a direct link to nearby reinforcements. Following behind, I've got another soft top diverting onto the beach, and an APC pulling up the rear. I'm also tracking two troop carriers and a KPA chock. But what the hell? Just tear up the whole damn resort. I po ptokach. Ogólnie w tej misji liczy się nie tylko te same cele, co liczą się sami przeciwnicy. Jeżeli zrobimy konkretną ilość, no to wtedy misja się kończy. Okay, wait one while I access their milnet. Got it. There's a huge stash of explosives at the beach bar. Ole, im pierdyknąłeś, chłopie. A żywo poszło. Kilka razy pod rząd. A wy dokąd strzelacie? Tu do mnie?
Typowa zabawa. Tutaj coś jest? Oczywiście. Gdzie? Przez ścianę tam? Typowe helikoptery w kryzysie. Zapamiętajcie, one są najbardziej posrane. Moja empota wszystko. Fajne łóżko. Można iść spać. Dobra. Stonehenge tam jest, jeżeli ktoś by szukał. O, kolejca tylko brywa. Gdzie ty? A tu jesteś. Najlepsza rzecz, bomby. Pudełko niekończących się C4. I oczywiście kurna NPC, które naparza jak posraniec. Tak to się robi na naszej dzielni. To APC jest najistotniejsze w tej chwili. Bo ludzie, jeżeli APC zniszczymy, no to wtedy tylko ludziki się liczą. O, ammo się skończyło. Dobra. Zaraz rozwalimy te APC, ale jeden jest haczyk. Chcę wziąć C4 ze sobą. Są tylko pudełka. Robimy to samo taktykę. Tylko potrzebujemy mieć w czym rzucić. Będzie ta skrzyneczka. Okej. A dajmy jeszcze trochę. Okej. Aha. Lecimy z tematem. Zostaw mnie. Durny Koreańczycy. Bez urazy, Koreańczyków się mi oglądają normalnie. Ja po prostu mówię o tej w grze. Kurde, se się ustawił. Sierra 2 is down.